rekonstrukcja zabytkowego dworku w Łabędziowie i stworzenie w nim nowoczesnego muzeum, budowa lądowiska dla helikopterów oraz budowa największego w południowej części kraju centrum rozrywkowego w Morawicy zapowiadają się wielkie zmiany. Jeszcze w tym roku do użytku zostanie oddane jedno z najnowocześniejszych centrów samorządowych w kraju, które powstaje w samym sercu Morawicy. W budynku swoją siedzibę będzie miał Urząd Gminy, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gminne Centrum Kultury. Jak udało nam się dowiedzieć, trzypoziomowy obiekt wraz z podziemnym parkingiem i nowoczesnym patio będzie pełnił jeszcze jedną niezwykle ważną funkcję. O to, dlaczego będzie to ewenement na skalę kraju, zapytaliśmy wójta Mariana Burasa. Więc nowoczesne budynki obecnie buduje się głównie z dachami płaskimi, dlatego że mogą pełnić one różne funkcje. Także ten kształt budynku oczywiście został uzgodniony z konserwatorem zabytków, ale mieliśmy również na uwagę wykorzystanie tego dachu do lądowiska helikopterów. Wydaje mi się, że dzisiaj nowoczesne biurowce takie lądowiska powinny posiadać, no chociażby szybkie niesienie pomocy, czy w sytuacjach kryzysowych takie lądowisko na pewno by się przydało. Stąd ten nasz budynek, który jest dosyć obszernym budynkiem i ma ten dach dosyć duży. Z tego może wynikać, że tam bez problemu takie lądowisko można będzie urządzić. A czy gmina ma w planach zakup helikoptera? Tego jeszcze nie planujemy, ale jest już u nas jeden z przedsiębiorców, który posiada helikopter i być może, że będziemy go wypożyczać. W gminie Morawica zostanie wyodrębniona nowa miejscowość o wdzięcznej nazwie Łabędziów Dwór. Wszystko ze sprawą znajdujących się tam ruin dawnego dworu, który zostanie odbudowany. W jego wnętrzach będzie mieściło się Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Jak podkreślają władze gminy Morawica, ma to być połączenie przeszłości z teraźniejszością. Tablica Łabędziów Dwór już została ustawiona. W nawiązaniu do ostatnich znalezisk archeologicznych na terenie Łabędziowa, jest już pomysł, jak wykorzystać ten nowy temat, czyli odnalezienie ruin po dawnym dworze w Łabędziowie. Ten początek, jaki nastał, czyli wstawienie tablicy Łabędziów Dwór, to jest pierwszy krok. Następnym krokiem będzie odtworzenie tego dworu w wersji jego XIX-wiecznej, ale z nutką nowoczesności. Będzie to stary dwór z wnętrzami z Muzeum ze Sztuką Nowoczesną. Kolejna informacja z pewnością również ucieszy mieszkańców gminy Morawica, a w szczególności mieszkańców Bilczy. Bo to właśnie tu powstanie jedno z najnowocześniejszych centrów rozrywkowych w południowej Polsce. Budowa ma ruszyć jeszcze w tym roku. Podobno Bilcza ma zmienić nazwę na Bilcza City. Skąd ten pomysł i dlaczego tak ma się stać? Jest to związane ze świeżo pozyskanymi przez gminę terenami w Bilczy, terenami, które mamy przeznaczyć na takie centrum rekreacji, sportu, ale również i kultury. To jest 8 hektarów, plany bardzo, bardzo duże i wysokie, ponieważ chcemy, żeby to też powstawały tam obiekty wielopiętrowe, takie, które będą sławne w całej Polsce. A jeżeli będziemy mieć tego rodzaju centrum, samo słowo city aż się prosi, żeby dołożyć do nazwy Bilcza i myślę, że to bardzo, bardzo ładnie będzie brzmiało Bilcza City. Co będzie charakterystycznego mieściło się w parku rozrywki? Więc wszelkiego rodzaju obiekty o bardzo wysokim standardzie, chociażby kina, ale już w technologii 5D, a więc kręgielnie, a więc baseny, a więc kryte ujeżdżalnie koni. To są takie elementy, które wydają się nam być niezbędne w tego rodzaju przedsięwzięciach, a dominować nad całym tym centrum, wspaniałym nie tylko przecież dla mieszkańców gminy, województwa, ale i całego kraju, będzie 70-metrowej wysokości wieża o charakterze widokowym. A dlaczego wieża będzie aż tak wysoka? 70 metrów nie jest przypadkową wysokością, bo z tej wysokości będziemy mogli obserwować nie tylko nasze stołeczne województwo, wojewódzkie miasto Kielce, ale również lotnisko w Obicach, co do którego są coraz bardziej znakomite perspektywy, a w tej wysokości wyglądają one jeszcze lepiej. Pieniądze na budowę nowoczesnego centrum będą pochodziły ze środków zewnętrznych. O etapach budowy będziemy informować Państwa na bieżąco.